Siemanko, z tej strony znowu ja, Plastuś, i witam was w następnym odcinku z Plants vs. Zombies, czyli z naszej ulubionej gierki, w którą sobie gramy, pikamy, sramy się, nie sramy, ale gramy, w sensie wy nie wiecie tak naprawdę, czy ja sram, bo równie dobrze bym mógł to nagrywać srając na kibelku, ale z drugiej strony to bym nie chciał tego nagrywać srając na kibelku, bo by mnie bardzo dużo sąsiadów słyszało i na moim odcinku też było słychać moich sąsiadów, więc by mógł być mały problem. Dobra, więc co ja bym chciał wziąć jako te... Weźmy, przetestujmy tego sobie. I bum, bur, bum, bum, bum. Mogę wziąć tego gemonia. Play. I zobaczymy, jak nam pójdzie. Ale też z drugiej strony, jak teraz sobie myślę, to równie dobrze wy możecie mnie oglądać srając, tak naprawdę. Nie tu chciałem go postawić, ale no cóż, trudno się już mówi. Więc jeśli chcecie, możecie napisać w komentarzu, czy sracie obecnie. Więc tak, ja chciałem jeszcze porozmawiać z moimi widzami podczas tego odcinka, bo ostatnio mówiłem, że prawdopodobnie będę kończyć granie w Plants vs. Zombies i jakiś chłop już mi napisał, mi się zapytał w komentarzu, czy będę nagrywać Brawl Stars. Ja nie wiem, czy on źle zrozumiał, nie wiem, chłopie, widzu, czy źle zrozumiałeś to, co mówiłem, ale ja nie zamierzam teraz skończyć nagrywać tej gry, bo to jest moja ulubiona gra. Dzisiaj może nie, że ulubiona, ale jest fajna. I zamierzam ją dograć do końca. Tylko po prostu będę nagrywać ją rzadziej. I też myślałem nad tym, żeby zrobić ankietę, tak jak się to w przyszłości zrobię ankietę. Ja teraz zrobiłem ankietę na temat, że jaką grę byście chcieli, żebym nagrywał, bo ja kiedyś pamiętam, przez cały czas nagrywałem tylko jakieś gry. Teraz, okej, przetestujmy to. Teraz fajne to jest. Teraz bym nie chciał być takim gamingowym kanałem, bo wcześniej chciałem być, bo praktycznie tylko to samo z siebie oglądałem, a teraz też na YouTubie gamingowe kanały nie są aż takie popularne jak w jakimś 2018 roku, kiedy zaczynałem nagrywać. Też chciałbym inne rzeczy nagrywać, żeby może spróbować być popularnym. Może się uda, nic nie wiadomo. Jeśli chcecie mi pomóc w byciu popularnym, to zostawcie łapkę w górę, subskrypcję, dzwoneczek i w YouTube wyczekujcie nowych odcinków na kanale Plastuś Pyle. No, nowe odcinki są codziennie o 18, a shortsy wrzucam wtedy, kiedy wymyślę coś ciekawego, śmiesznego, fajnego, kiedy po prostu coś wymyślę. No to tak, co ja chciałem jeszcze powiedzieć? Nie, że co chciałem, a co mogę jeszcze ciekawego powiedzieć, co moi widzowie by chcieli usłyszeć. Jak w ogóle ja zacząłem mówić o tym, żebym chciał zrobić ankietę, a nie skończyłem o tym mówić, że ten... Jeśli już będę kończyć Plants vs. Zombies, albo nawet jeśli już skończę, to zrobię ankietę i tam podpisuję kilka gier, które będziecie mogli głosować, co mam grać po prostu po skończeniu tej gry, jakąś po prostu dam kilka gier, które osobiście chciałbym wam pokazywać, a wy jakby to, gdzie będzie
najwięcej głosów, to na pewno zagram. A jeśli głosy będą jako w miarę podzielone, to będę nagrywać kilka gier na raz, tylko po prostu te odcinki będą rzadziej. Na przykład jak teraz, to Plants vs. Zombies jest raz na 3 dni, to jeśli bym nagrywał dwie gry na raz, to odcinek z takiej jednej gry by był najprawdopodobniej co tydzień. Chyba że bym nie miał innych pomysłów na nagrywanie, to by mógł być częściej. Dobra. Wiecie co, mi się wydaje, że te latarnie były trochę lepsze od tych zmuchiwaczy, bo te zmuchiwacze kosztują 100 i nie zmuchują tego aż tak długo, tak naprawdę. Dobra, i wysadźmy sobie ich. Mówię, wiem, chociaż i tak się mam teraz dużo kasy, bo nie mam na co to wydawać tak naprawdę. Jednak fajne są te zmuchiwacze. Zmieniam zdanie. Tego gamonia zmuchniemy sobie. To jest nic. Teraz robimy po prostu wielką armię grzybków. Nie bym mógł widać więcej tych lodowych postawić, ale to nie wiem, czy mi się naprawdę opłaca. A tu znowu ten idzie, to go zdmuchniemy sobie. Siup. Siup. Nie jestem pewien, czy mi się opłaca tych lodowych stawiać tak naprawdę. Jakby nie wiem, ale ile oni biją. Czy biją tyle samo co zwykły ten, czy mniej, bo one są jeszcze zamrażające, więc mogą bić mniej. Bo one nie służą do bicia, tylko do spowalniania. Dobra, siup zróbmy. Siup. A nie, tutaj. Nie no, przecież do wody mogę po prostu linię postawić i będzie git. Nie ma żadnych tych, jest dobrze. Siup, siup, siup. Więc jeśli w tym momencie jeszcze oglądacie ten odcinek, to bardzo mnie to cieszy, to znaczy, że odcinek wam się podoba i uważacie, że jest interesujący w jakikolwiek sposób, to możecie zagłosować w ankiecie. Jeśli tego jeszcze nie zrobiliście, zapraszam do zagłosowania w ankiecie. Tak jak mówiłem wcześniej, gdyby w przyszłości, jak będę zbliżać się do końca tej gry, to stworzę następną ankietę odnośnie gier. A teraz w mojej ankiecie, która tam jest, są... Co mnie zły, już nie pamiętam. Znaczy... Ja to pamiętam, nie mam pojęcia, czemu powiedziałem, że nie pamiętam. Mam jakieś problemy. Więc tak, tam są szachy, coś z pieskiem, czyli po prostu będę pokazywać jakieś sztuczki z pieskiem, albo jakieś może ciekawostki o pieskach, jeszcze nie wiem, okej. Okay. Za chwilę dokończę, co chciałem powiedzieć, bo tutaj chłopiec coś chce sprzedać, co to mogę kupić, to akurat jest fajne. 8 slot, nie wiem, czy ja potrzebuję tego 8 slota. I następny kosztuje 20 tysięcy. Ok, kontynuuję. I gramy dalej. O, teraz mamy to fajne jest. Na czym ja skończyłem, bo już zapomniałem. Dobra, tutaj dawmy sobie tego, siup. Tutaj ten idzie. Ma tego gdzie indziej postawmy sobie. Nie, serio. Ale dupa. Tego tutaj postawimy. Siup. Serio. Serio? To jest za proste. I to był cały poziom, nie, to był tylko taki samouczek. Dobra. No nie, tego sobie nie potrzebują, to gdzieś tutaj postawmy. Siup. Gdzieś tutaj postawmy, siup.
Zaraz mi zaczną znikać, to tutaj postawmy siup. Tutaj zombie się oczywiście, tutaj łatwo będzie, tutaj siup, siup. Siup, siup. Siup, siup, siup. Łatwe to jest. Siup, siup, siup. Możemy zrobić tutaj, tutaj. Tutaj siup, 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 siup. A, aha, no to nieźle. O, siup, siup. Bez problemu. Później nie? Tylko jeden zombiaczek nam jeszcze został do zabicia. Łatwo. Ja mam następnego tego. Ja mam tego strzelacza do tyłu. Ja nie jestem pewien po co nam on w ogóle będzie potrzebny. Dobra, idziemy dalej. W tym odcinku przejdziemy 3 poziomy. Dobra, siup. Poczekaj, potrzebujemy tego siup, tego siup, tego siup. Albo tutaj będziemy potrzebować tego. Kurde nie. Bo tu jest ten ziomeczek, ten górnik głupi. Czego ja jeszcze potrzebuję? Nie wiem tak naprawdę. Tego i tego wezmę po prostu. Siup. No, a mogłem wziąć te lampki albo te zmuchiwacze. By było na pewno przyjemniej. Ale nieważne. Co? W ogóle ja też nie. Ja się zapomniałem, bo ja coś mówiłem wcześniej chyba o nagrywkach z pieskiem, co bym chciał z moim kochanym malutkim pieskiem nagrywać. W ogóle ciekawy jestem, jak zareagujecie na mojego malutkiego pieska, jeśli go pokażę. Możecie napisać w komentarzach, jak myślicie, jakiego mam małego pieska. Bo mój piesek jest taki specyficzny. W sensie nie, że jakiś bardzo, bardzo specyficzny, ale na pewno interesujący. Ciekawy jestem, jak ten. Jak zareagujecie na mojego pieska. Czy będziecie go lubić? Czy będziecie lubić oglądać, jak z nim robię różne rzeczy? Trochę to dwuznacznie zabrzmiało, ale to nie o to chodzi. W sumie ja tak teraz myślę, to ja nie wiem, czy z tym pieskiem będę nagrywać aż tak dużo odcinków, bo nie mam jakoś dużo pomysłów, co bym mógł z nim robić. Będę mógł pokazywać jego sztuczki, bo on zna parę sztuczek. Będę mógł mówić jakieś ciekawostki. Jak coś śmiesznego zrobić, to też będę mógł pokazać, ale to bardziej pasowało na takie shortsy. Więc jeśli chcieliście, chociaż jeśli ktoś by chciał, to ja bym mógł nagrywać, albo bardziej być nagrywanym, bo tak trochę to było niebezpiecznie, żeby w jednej ręce trzymać psa na smyczy, a drugą ręką siebie i jego nagrywać, bo ja jakby coś zobaczył, by mnie pociągnął, to bym mógł telefon gdzieś polecieć. Więc jak już, to najprawdopodobniej ktoś by mnie nagrywał, jak ja bym z nim chodził. No. Chyba teraz te tutaj będę stawiać. A te lodowe to troszkę bliżej teraz bym stawiał. Opa, siup. Dobra, zbić. Więc jeśli chcecie oglądać spacerki z pieskiem, to napiszcie w komentarzu. I najprawdopodobniej, a ja chciałem tę datę zobaczyć, lepiej nie będę patrzeć, bo moi widzowie zobaczą wszystkie moje powiadomienia i tak dalej. Wszystkie moje te ustawienia tam na górze, tam są różne rzeczy.
nie zjem, tylko zjadłem jego śmieć. Więc napiszcie w komentarzu, jak chcecie oglądać moje spacerki z pieskiem. Z moim hałkałkiem. Będę mógł nagrywać, jak oboje szczekamy. Ej, ale jak teraz sobie myślę, to był zajebisty content. Bo ja tak nieraz robiłem, że na niego szczekałem, że już by on na mnie szczekał. I było fajnie śmieszne. Ja bym coś takiego do internetu wrzucił, to mi się wydaje, że ktoś tam by mógł to polubić. Dobra, wysadzimy tam kogoś, nie wiem, czy dużo tych zombieków tam wysadziłem, ale coś tam na pewno się udało wysadzić. Tutaj ktoś pewnie jeszcze jest, tutaj zróbmy coś takiego. No i łatwo. Jeśli poziom odblokowaliśmy gwiazdkę, ale tą gwiazdkę zobaczymy, co robi dopiero w następnym odcinku, więc dobranoc widzowie.